Za niespełna 2 lata będzie gotowa 3. nitka Elki. Dziś została podpisana umowa na jej budowę. To oznacza, że prace budowlane mogą rozpocząć się właściwie z dnia na dzień. Więcej o inwestycji w Parku Śląskim w materiale Pawła Jędrusika. Umowa podpisana, a to oznacza, że prace budowlane już mogą się rozpocząć. Zamówienie w trybie zaprojektuj i zbuduj zrealizuje Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Władze województwa liczą na to, że nowa inwestycja zwiększy liczbę osób odwiedzających Park Śląski. Czas jej budowy ma wynieść 580 dni. To jedna z większych atrakcji tutaj w Parku Śląskim. Druga linia Elki zwiększyła nam, można powiedzieć, podwoiła ilość chętnych, którzy chcą z Elki korzystać. W zeszłym roku, gdy funkcjonowała jedna linia, było przez cały sezon 90 tysięcy ludzi. W tym sezonie już mamy 150 tysięcy ludzi, którzy skorzystali z Elki. No, nas to strasznie cieszy, że te inwestycje publiczne właśnie służą ludzi, że tak masowo ludzie chcą korzystać z atrakcji Parku Śląskiego. Trzecia linia Elki będzie prowadzić od Planetarium Śląskiego do Stadionu Śląskiego. Gdy zostanie wybudowana, cały trójkąt kolejki będzie miał prawie 6 km. Podróż nią zajmie prawie godzinę. Jeśli chodzi o długość, jest jedna kolejka, taka dość długa w Europie, jest to kolejka w Tiranie w Albanii. Natomiast ona ma zaledwie ponad 2 km, więc porównując do naszych trzech linii, jesteśmy najdłuższą kolejką niż inną. I na pewno jest to atrakcja, która już przyciąga, a będzie przyciągała jeszcze więcej osób. Koszt budowy trzeciej linii Elki to 62 miliony złotych.